Zapłaciłem graczom mojego serwera 500 zł, ale za co? Za zabicie mnie. Osoba, która mnie zabije, otrzyma ode mnie myszkę oraz klawiaturę. Wszystko toczyło się na trybie Lucky Box. Nie zapomnij o zostawieniu suba oraz lajka. Przydałoby się opowiedzieć, jak do tego doszło. Na początek wziąłem się za zbieranie potężnych itemków. Następnie zebrałem sporą liczbę totemów oraz potek, a na deser sporo koksów i złotych jawłek. Wyruszyłem więc na odległe od spawna kordy, ponieważ nie chciałem, aby po ogłoszeniu mojego miejsca pobytu zebrało się od razu 50 osób. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to chciałem was zabrać na podróż po pewnej stronie, która pomoże wam w budowie własnego stanowiska komputerowego. Jest to strona od Player Space, czyli producenta wysokiej jakości mebli oraz biurek gamingowych. Dodam jeszcze, że meble są polskiej produkcji i są przebadane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i trwałości. To jak? Idziesz na ten spacer? Witam wszystkich, którzy przyszli na spacer. Zapnijcie pasy, trzymajcie się mocno, lecimy. Kurde, jaki samouczek. Tak naprawdę facet nie potrzebuje samouczków. Mamy tutaj biurko Supernova 219 i ogólnie tu wszystkie biurka są wykonane z wysokiej klasy laminatu i zabezpieczone grubym obrzeżem ABS, co powoduje, że biurko jest bardziej trwałe. Do tego w tym biurku jest szafka i szuflada na przechowywanie różnych rzeczy, a w zestawie jest podstawka pod monitor, przepusty na kable i fajne oświetlenie LED. Nie trzeba nic dodatkowo dokupywać i tracić zbędnie pieniądze. Nad biurkiem znajduje się półka Supernova 01, która idealnie pasuje do biurka, posiada ona listwę magnetyczną pod spodem, więc bez problemu można do niej przyczepić jakieś zdjęcia, a do tego jest szeroka i można na niej postawić wiele figurek, na przykład z Minecrafta. Dalej mamy łóżko Lynx 1122, które jest bardzo ładne i można do niego dokupić fajny regał do kompletu z dodatkowym miejscem na przechowywanie naszych rzeczy na szerokim blacie, gdzie możemy odłożyć nasz telefon oraz stolik do laptopa. Tak jak wspominałem wcześniej, nie tylko biurka, ale również meble. Ej, mogę się na łóżku położyć. Możemy także kupić szafeczkę RTV bialutką. Można również kupić szafę ubraniową. No, mi by się taka przydała. Znajdzie się także również coś dla kobiet. Gdybym miał córkę, ogarnąłbym jej taki pokój. Naprawdę, wygląda bardzo ładnie. Kolejnym biurkiem jest Supernova 211. I ogólnie to tak. Nie mam jeszcze córki, ale z tego pokoju będę testował biurko, które mi się spodobało. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich biurek, jest ono wykonane z wysokiej klasy materiałów, a dodatkowo jest stabilne. Posiada półki na przechowywanie różnych szpargałów oraz ma podświetlenie LED. Szczegółowo powiem wam o tym biurku w jednym z następnych filmów, ponieważ za niedługo zabieram się za testowanie tego biurka. Polecam zajrzeć w opis, abyście sami mogli przejrzeć ich stronkę, a żeby tego było mało, to firma ta na swojej stronie ma również propozycję pokojów dla graczy. Mi najbardziej spodobał się ten pokój, ponieważ lubię kolor czarny, a w połączeniu z białym oświetleniem daje to super efekt. Sprawdzaj opis i wracamy do filmu. Dobra, moi drodzy, jest godzina 20. Widzowie będą zaraz mieli info na ekranie, na jakich jestem kordach i będę musiał przeżyć, a kto mnie zabije, otrzymuję sprzęt o wartości 500 zł. Oho, gotowi na wyzwanie? Lucky Box, kanał pierwszy. Zaraz widzowie będą hancić. Wystarczy zabić asasinka. Oho, już kordy są. I chcą się do mnie teleportować. Dobra, nie? Dobra, uciekam. Odkąd zostały podane kordy, ja stąd zawijam. Albo może najpierw sobie sprawdzę. Najpierw sobie sprawdzę, co tutaj jest. W razie czego mam pod ręką pozwolenie na wyprawę za granicę mapy, więc będę stąd zawijał. Tu jest taki górzysty teren, kurde, co ja tu mogę zrobić? Po dłuższej chwili namysłu postanowiłem uciec z podanych kordów, ponieważ nie chciałem ułatwiać zadania innym. Dobra, trzeba zawijać, widzowie. Trzeba stąd zawijać wrotki. Jakiś Filip chce się do mnie teleportować? Dobra, zaakceptujemy go, najwyżej go zabiję. Zaakceptowałem jego prośbę, gdzie on jest? Chyba się... O, jest Filip! Filip nie wie. On jest netherite! On jest w netherite'cie! Oj, Filip zabity! Dobra, ja uciekam dalej. To jest jedyny ziomek, który mnie widział do tej pory. No i są moje kordy po raz kolejny, także muszę uważać. Czekaj, 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 czekaj! Ja sobie muszę stręcza dwójkę zarzucić. O kurde, ich jest więcej, bo oni się typają do siebie. Ja stąd zawijam, ja stąd zawijam. Zostałem lekko zaskoczony takim intensywnym atakiem ze strony moich graczy, więc licząc na to, że nie będą oni posiadali przepustki na wyjście poza border, udałem się w okolice borderu. Ale zanim znamy ci film, to chciałbym cię zaprosić na piątek, 14 października, na start nowego trybu na moim serwerze. Będę wtedy prowadził live około godziny 19. Zbieraj ekipę i wpadaj zdominować serwer. Dobra, ja wychodzę za granicę, siemano panowie. Co tam? Już nie takie cwaniaczki. Dobra, siemano. Zawijam kiece i lecę. Ej, to nie, no, on jest za mną. Kurde, tylko gościu się nie może ode mnie odczepić. Hopie, zawijaj stąd. Dobra. Dobra, o, ucieczka, ucieczka. Co? Ten, co mu dynię założył. Kurde, jak tu jest ciężko gościa trafić. Ogólnie, tak jak widzicie, ziomeczek jest trollowany, żeby nie miał za łatwo, ale chłop tak walczy dzielnie. Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile chłop może mieć HP. Dobra, ja stąd zawijam. Ej, tu są kolejni! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Zwijam, zwijam. Dobra, zawijamy stąd. Palimy brodki. W każdym razie mam skupionego ziomeczka. On będzie uciekał. Jaka dynia?
Co z dynią? Wyjazd! Ja sobie zjem refliczka. No spokojnie. Dobra, gościu oczywiście będzie uciekał, ale jest, kurde, ciężko gościa trafić. Nie, nie podawaj kordów, halo! Muszę stąd uciec, bo kordy są podane, a ja nie chcę zginąć. Dobra, ja się tu... Nie, no widzi mnie! A może i nie? I nie widzi mnie! Kop to! W tym momencie chciałem dać sobie troszeczkę czasu na ogarnięcie swoich itemków, ponieważ walka na trzech przeciwników powoli zaczynała mnie przerastać, więc postanowiłem się ukryć. Dobra, ej, zgubiłem! Ej, no co? Dlaczego? Dlaczego to jest jakiś gościu? Dobra, jak na razie ich zgubiłem, jest spokój. Muszę sobie wyjść na powierzchnię. Ja bym tego ziomeczka z elytrą pyknął, bo on jest naprawdę do pyknięcia. Dobra, tu jest gdzieś wyjście. Tak, jest wyjście. Zawijamy stąd perełkami. Jest gościu! Nie wiem, czy on mnie widział, czy mnie nie widział. W każdym razie uciekam stąd. O nie! Dobra. O kurde, ale to jest sklepa. Ja nic nie widzę, nic nie mogę zrobić. Oj, gościu. Dobra, gościu, już jeden padł. Dobra, nie mogę się z nim tu bić, bo tutaj są już moje kordy. Dobra. Ziomuś. Chodź. O, już koksa musiał zjeść. O, proszę. Jak biją, no. Gościu, o kurde, ilu was tu jest? Odkąd graczy przybywało, zaczęło robić się coraz niekorzystniej. Dlatego, aby zgubić kilku z nich, postanowiłem znów się ukryć. O nie! Widzą mnie. Ej, nie wiem. Ja chyba im uciekłem. Ej, tam jest ziomek. O nie! Odkrył mnie! Chodź, gościu! Nara. Myślę, widzowie, żeby nie wrócić na spawna. Nie, żadne TPA. Nie, ja nie chcę. Ja stąd wychodzę. W momencie, kiedy się ukrywałem, gracze mogli przeteleportować się do administratora, który mnie śledził, co dawało ogromną przewagę moim przeciwnikom. One są nade mną, bo zostali tu typnięci. Nie, jeszcze ten youtuber. Ory. Oj. Dlaczego mam się nie wkopywać? To wy mnie nie bijcie pięciu na jednego, to się nie będę wkopywał, ry. O, wyszedłem. Dobra, szybko, stąd zawijamy. Przekopałem całą górę. Calutką górę. No nie, no już mnie wyhaczyli mnie. A może? Może mnie nie zauważył? Ej, nie zauważył mnie chyba. Oj, słyszę za sobą przyjaciela. A raczej nie przyjaciela. Szybko, gdzie tutaj ten? Od tego? Ja muszę szybko sobie rzucić w siłkę. Dobra, leją mnie dziady. Dlaczego ty używasz takich temów? Oj. Na spokojnie. Mamy jeszcze ciutkę, to dobra, idę z nimi w bitkę. Albo oni zginą, albo ja. Też mam totemy. Oj, proszę państwa, tu już chyba totemik komuś padł. Proszę bardzo. Jest już pierwsza osoba rozsypana. Chodź, przyjacielu. Dobra. O kurde, mam 2 na 1. No kurde, nie mogę go trafić. O dobra. Dobra, ziomeczek ucieka. O proszę, panowie we dwójkę, tak? Panowie we dwójkę, okej. To nie w porządku, nie? O, lecą do mnie dziady. Padaj, gościu! Oj. O kurde, dobra, oni się sami leją. Ja sobie stąd pójdę. Po prostu. Ojeju, co tu się dzieje? 8, a tu jest jeszcze jeden gościu jakiś. Zginął ten krystal. Chcąc dać szansę na zabicie mnie większej ilości osobom, postanowiłem kierować się w stronę spawnu. Dobra, szybko w stronę spawnu. Dobra, panowie, no, chcecie? Nie ma problemu, możemy się lać. O, już totemik komuś tam pyknął. Dobra, jestem coraz bliżej spawna. Coraz więcej osób będzie mogło mieć szansę, aby wygrać. Kurde. O nie, dostałem z tego swiderowego miecza. O, tu są goście. Ilu was tu jest nagle? Oj. O, zabiłem jakiegoś gościa w ogóle. O kurde, ile tu jest typa. W tym momencie obok mnie znajdowało się równocześnie około 10 osób, które miały jeden cel: zgładzić mnie i wygrać sprzęt. Dlaczego ty robisz end krystale, gościu? Czemu ja mam lewitację? Halo. O nie, end krystale są potężne. Trzeba uważać? Nie wiem, za którego nawet się zabrać. Dobra, najpierw tego ziomeczka bym... On tak twardo walczy. Dobra, on ucieka. On ucieka, bo się boi. Kurde, ten Peter. On chyba najdłużej mnie bije, nie? Gościu mnie bije najdłużej i najbardziej jest irytującym ziomeczkiem. Padniesz dzisiaj, Peter? Kurde, no nie padnie, skubany. O nie. Powoli zaczynam odczuwać się drobne kłopoty. Ziomeczek sobie z łukiem nawala. Co tu się wyprawia? Nasza bitka trwała w najlepsze od kilkudziesięciu minut, więc postanowiłem dać szansę moim wrogom i wyrzuciłem masę totemów, a następnie wyrzuciłem kilka koksów. Dobra, zaraz tu się pewnie zbiegnie o wiele więcej graczy. A tu oni sobie psiłki. Kurde, nie mam już potek siłki. Okej, jest problem.
problem. A już jest coraz gorzej, coraz gorzej. Okej, straciłem koksy, super. Ponieważ chcę tutaj dać ułatwienie graczom, bo faktycznie za mocno się wykoksiłem. Chociaż tak było na początku, krucho, ale jest okej, tak? Dajemy sobie radę, fajna masóweczka tutaj się dzieje. Każdy bije krystalego praktycznie. Ten, ziomuś, ty nie próbuj tutaj endkrystalami, dobra? Oni mnie próbują faktycznie endkrystalami, to jest... To jest bardzo dobry pomysł, gratulacje panowie. O nie, to, a nie, to nie mój totem, dobrze. Zaraz mi set padnie ogólnie i nie zamierzam go naprawiać, wow. Damy tutaj troszeczkę większą szansę dla moich widzów. Ale już widzę, że kurde, każdy jest po ciężkim boju, nie? Właśnie padł mi secik. Okej, on ma koksa, ja nie mam koksa i już zaczynam padać. Asesynek to 100% fake event. Tak jest, to jest fake event. Odkryłeś mnie. Oj, zaczynają się schody, moi drodzy. Uciekam stąd. Ej. Mam już coraz mniej HP. Muszę się jakoś zregenerować. O nie, tu jest piasek. Oj. Nara. Ostatnie trzy... Nie, dobra, mam jeszcze prełki, fajnie, okej. Oj, dobra, już mnie gonią. Dlaczego oni myślą, że ja mam vanisha? Skoro bym miał vanisha, to mnie nie mogli bić. I teraz mnie biją i zaraz padnę. I zaraz będzie bardzo źle. O nie. To ten... Kurde. Nie. Dobra, utrzymałem się, mam 1,5 serca. Odzyskałem troszeczkę HP, fajnie. No nie, uciekam. Ile mam jeszcze tytanów? Dobra, jeszcze 2. To są moje ostatnie perełki. Gościu, wyjazd. Nara, panowie, witam, żegnam. I w ogóle i w szczególe, panowie, nie? I zgubili mnie. O nie, jednak nie. Dobra, uciekamy stąd. O nie, padło mi coś. Kolejny to... Good top 1 mnie zabił. No i po challenge'u.